Jestem w takim kompleksie siedmiu cmentarzy, teraz się znajduję na cmentarzu, jak widać, ewangelickim, ewangelicko-augsburskim. To jest tak odnawiane, żeby wejść, to widzicie, że to jest taka hałda i tam dookoła trzeba było przejść. Tutaj jest, za murem jest cmentarz rzymskokatolicki. No i ten cmentarz jest w porównaniu do tamtego taki bardziej zaniedbany. A tutaj właśnie widać, są ludzie pochowani, tak to wygląda. Uroczy moim zdaniem taki ten cmentarz, ma taki urok w znaczeniu taki porośnięty, taki, wiecie, że natura tutaj jest obok, ale też te groby są, może sprawiać wrażenie takiego opuszczonego. No ale jak widać, opuszczony nie jest, tutaj będzie stawiany chodnik. O, tutaj też są po niemiecku, no bo to wiadomo, no to... Znaczy, to były Niemcy kiedyś. Teraz jestem na kalwińskiej części cmentarza. Tutaj po niemiecku. Takie krzyże podobne jak w Klukach. Jak nagrywam to odcinek z Kluk jeszcze nie wyszedł, a nagrałem do niego filmiki w maju. Ale jeszcze nie został przygotowany merytorycznie. Tutaj widać, po polsku są groby, po rosyjsku też. A tam były też po niemiecku, więc to tak, no, wielojęzycznie tutaj, chyba najbardziej wielojęzyczny część cmentarza. Jestem przy wejściu na żydowski cmentarz. No, jest on zamknięty, tak jak mówiłem. Tutaj w ogóle pusto, ale tam daleko, w oddali są dopiero groby. Będzie zoom. Przybliżenie, ale można wejść, jak się ma klucz. Nie wiem, czy oni tak mi z ulicy by dali klucz, jakbym tam poszedł. Czy to tylko jakimś konkretnym osobom dadzą. Ale no, jest klucz do cmentarza, jak się go ma, to można wejść. Ale to w urzędzie miasta. A tutaj jest cmentarz muzułmański. Tylko że nie zachowały się na nim do dziś żadne nagrobki. Tak to wygląda, bardzo zarośnięte, ale widać, jest półksiężyc z gwiazdą. Przy takiej zabytkowej bramie na cmentarz prawosławny. Tutaj da się normalnie wejść. Jestem teraz na cmentarzu prawosławnym. Jest tutaj wiele nazwisk, w ogóle wiele takich nagrobków jeszcze rosyjskich i to takich dawnych. Dawnych z ortografią przedreformową, bo obecnie inną ortografię ma rosyjski. Tutaj leży pan Iwan Aleksiejewicz Fiodorow. No, ale są oczywiście też polskie nagrobki. W końcu jesteśmy w Polsce, na polskim cmentarzu. Już polskim. Sprawdzałem w tej, tylko z rana są nabożeństwa w niedzielę tutaj, w tej kaplicy, ale są, a w tej kaplicy na ewangelicko-augsburskim cmentarzu to jest tak zaniedbane, no widać było, że to zaniedbane jest i tam nie ma żadnych nabożeństw, a tutaj ładnie to nowo wygląda, remoncik chyba był niedawno.
tutaj widać jest po rosyjsku Iwan Barzenow, a tutaj po polsku jest Aleksander Barzenow. I tutaj są ich dwa groby z krzyżem, oczywiście prawosławnym. O, tutaj wszedłem tak od tyłu, czy jakoś przejdzie tędy. No, tutaj jest pan, tutaj są panowie inni. O, bo tutaj jest Aleksiej, a tam był Aleksiej Barzenow, Aleksiejewicz, a tam był też jakiś Aleksiejewicz Barzenow, więc to może być tata tamtego albo jego brat, bo rosyjski ma taki system od ojcowskich jeszcze takich jakby nazwisk, że jakbym na przykład mój tata się nazywał Wasili, to bym był moje imię Wasiliewicz, moje nazwisko. No, tutaj są ludzie też po polsku, po rosyjsku, tak to mieszanie jest. O, tu jakieś ukraińskie. To jakieś ukraińskie. O. To jest po ukraińsku i to jest tym, co umarli, ale nie zdradzili Ukrainy. To były walki z lat 20. Najwyraźniej, bo tam były ludzie zmarli w latach 20. Najwyraźniej to było w latach 20. No bo są te nagrobki. Tutaj pan Fedir i pan Pin. A nie, tutaj. No, Fedir, pan Fedir i pan Marko umarli w latach 20. No. Więc to w sumie może być już na tyle. Z tego cmentarza jeszcze tutaj są groby, ale ja nie będę do wszystkich grobów szedł. Staroobrzędowcy czy też starowiercy to wyznanie, które pochodzi z prawosławia, a wydzielili się oni w XVII wieku. Nie uznali oni bowiem reformy liturgicznej patriarchy Nikona z lat 1652-1656, która upodabniała obrzędy rosyjskiego kościoła prawosławnego do tych greckich. Starowiercy uznali wszelkie zmiany typowo ruskich tradycji liturgicznych za herezję i wyrzeczenie się jedynej prawdziwej religii. Z rosyjskiego kościoła prawosławnego. Staroobrzędowcy wierzą w bliskie przyjście Antychrysta, ale ich doktryna nie różni się zasadniczo od nauczania kanonicznych kościołów prawosławnych. A skąd rosyjski odłam w Polsce? Odłam, to znaczy chodzi o ten ogół starowierców. No, byli oni prześladowani w Rosji i uciekali tam, gdzie będą mogli w spokoju wyznawać swoją wiarę. Przenieśli się więc m.in. do Polski i Prus Wschodnich. Zostali przez lokalną ludność nazwani Filiponami. Tutaj właśnie są pochowani też ludzie, ale to nie wiem, czy to staroobrzędowcy. Jeszcze zobaczę w tą stronę, czy tutaj taka kapliczka jest zaniedbana trochę. O, tutaj jeszcze są jakieś groby. Dobrze, czyli to nie jest koniec cmentarza, to może być gdzieś tutaj jeszcze staroobrzędowców tutaj. Bo tutaj to jeszcze nie byłem. Te groby tutaj jest zaniedbane, tak nie widać, znaczy nie ma, to zarosło. Mówiłem, że ładnie, że ten cmentarz taki zadbany,
ale już w tej części, w tej tylnej, to już niezbyt. Jeszcze pójdę, zobaczę tam. Przejdę się tą polną dróżką, która może mnie zaprowadzi. A? Tutaj też słychać owady już. Czyżby natura tutaj przyjmowała stery? Trochę tak to wygląda, jakby powoli to już zarastało. A tutaj pani niedawno zmarła. Zaledwie 7 lat temu. Jeszcze pójdę zobaczyć, czy ci staroobrzędowcy gdzieś są. O, zobaczcie. Rosyjska flaga. Podstawową cechą wyróżniającą jest stosunek do obrzędów. Uznają za ważne jedynie te odprawione według ksiąg liturgicznych sprzed reformy Nikona i traktują najmniejsze odstępstwo od tych tradycyjnych zwyczajów jako grzech śmiertelny. Starowiercy dzielą się na popowców i bezpopowców nieuznających sakramentu kapłaństwa, a właściwie, co za tym idzie, żadnego sakramentu. Wierzą oni w obecność antychrysta, czyli antytezy Jezusa, szatana, na ziemi, dlatego jakikolwiek związek wyznaniowy w ich ocenie ma nieważne sakramenty. A jak taka linia wygasła, będąc zwiedziona przez diabła, to już jej nie ma jak wskrzesić. Zdaniem bezpopowców, po śmierci ostatnich duchownych wyświęconych sprzed reformy, nie ma już prawdziwych kapłanów na świecie, a jedynym przewodnikiem duchowym wiernych jest sam Jezus. Bezpopowcy zrzeszają się w gminach kierowanych przez nastawników, a świątynie noszą nazwę Molen. Nastawnicy to są świeccy, jakby kierownicy duchowi, ale nie są oni kapłanami. I właśnie tacy starowiercy żyją w Polsce. Przez to, że duchownych nie ma, dochodziło i dochodzi nawet we współczesności do sporów teologicznych, przez które bezpopowcy dzielą się i dzielą na różne odłamy. Jesteśmy już na tym cmentarzu, bo myślę, że to już jest to. Jest, tak, na pewno to jest to. To jest już cmentarz staroobrzędowców. Tak bardziej prawosławni tutaj. To prawosławie tutaj tak aż bardziej kipi, by się powiedziało. Tutaj są jakieś starocerkiewno-słowiańskim napisy, bo też są po polsku oczywiście groby. O. No i ten cmentarz, ta część cmentarza, ta staroobrzędowa, mi się podoba. Znaczy, podoba, no ciekawa jest na pewno. Jak widać tutaj na przykład Tatiana Jakubowska, takie to jest bardziej też takie rosyjskie imiona są i w ogóle. O, tutaj chyba możliwe, że tutaj już ma swój grób osoba, która jeszcze żyje. I widzicie, i zmarły w 2000. No, zmarła pani Ulianna w 2005, pan Michał w 92. Więc to cały czas po prostu po rosyjsku. Znaczy po rosyjsku. Ten napis na górze jest po starocerkiewnym. Nie wiem, czy po starocerkiewno-słowiańsku, czy po prostu po cerkiewno-słowiańsku. Ale nie po rosyjsku, może te na dole już były po rosyjsku, dobra. O, widać tutaj Jewdokia Szamrat. I to jest po polsku, tak. No. Podoba mi się tutaj. Znaczy podoba mi się taki... Czucia tutaj. Jakiś patyk na grobie wezmę. No, żył 68 lat mam. O, tutaj jakieś małżeństwo.
No i oni też widać. Tutaj mają nie po polsku, a tutaj mają taki dopisek. Wasil Pancerow i Maria Pancerow. I są ich zdjęcia. Tutaj jakaś pani Anna Krawczyk ma ładny taki bogato zdobiony krzyż na swoim grobie. O, Władysław Danowski. Niedaleko Suwałk jest taka wieś Danowskie. Ciekawe, czy to jakiś krewny tego Danowskiego, którego została nazwana ta wieś. Bo wiem, że ta wieś została nazwana od pewnego Danowskiego, ale już nie pamiętam jego historii. Historii, jaka się kryje za tą nazwą. Jakby tak, wiecie, konkretniejszej. Tutaj jest pani grób, co nie widać nawet, co jest napisane na nim.